Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W końcu biorę się za wykończenie szklarni. I tutaj pierwsze, co zrobiłam, ja to już zdążyłam w międzyczasie zrobić, ale jak mi tutaj szklarnię zamontowali, między belką a ziemią została przerwa i ja sobie to odizolowałam, żeby jak podsypię ziemią, żeby mi ona nie gniła, żeby nie ciągło wilgoci. Kupiłam coś takiego, to służy do balkonów, do przeplatania między szczebelkami, żeby uszczelniać, żeby powiedzmy tam sąsiedzi nie zaglądali i tak dalej. I ja tutaj wsunęłam między to, podłożyłam sobie pod spód, podepchałam ziemią i teraz wpadłam też na taki pomysł, że nie będę tutaj na równi podsypywać ziemią, bo też mi tutaj kilka osób podpowiedziało, żeby tego nie robić, bo później jak ziemia będzie tutaj na równo, ta szklarnia jest z poliwęglanu i ona ma takie rurki w środku, coś jak karton. I jak ja tutaj bym nasypała ziemią równo, to mogą mi dżdżownice wchodzić. I to ktoś też już mi zwrócił na to uwagę, że one powchodzą, nie wyjdą, zeschną i później takie sznurki będą mi tutaj w tej szklarni wisiały, to będzie tak niefajnie wyglądać. No jeszcze później na pewno tutaj wysypię sobie kamyczkiem z tego względu, że jak będzie padał deszcz, to będzie tutaj spływała duża ilość wody i będzie ochlapywać i ta szklarnia przynajmniej do tej takiej wysokości będzie ochlapana, będzie to tak niefajnie wyglądało. No ja tutaj jeszcze pomyślę, co tutaj zrobić. Prawdopodobnie wysypię kamykami, ale to później. Tutaj też jeszcze muszę wykończyć tamtą tą izolację, sobie podłożę i też podsypię ziemią, ale to już za dzień, dwa zobaczę, jak mi tu zejdzie. Zamontowaliśmy grządki tutaj z Edkiem. Kopał mi dołki i tak tutaj mam trzy grządki zamontowane. Tutaj żeśmy zakopali dwie. I tak się zastanawiam, czy dać szóstą, bo mam jeszcze szóstą, ona tam leży. I teraz tak się właśnie zastanawiam, czy tutaj zostawić sobie miejsce, bo na pewno będę zaraz tutaj te grządki wypełniać. No i na spód chcę tutaj dać dużo kartonów, liście, no i oczywiście później taką ziemią przekompostowaną z kompostowym obornikiem. Przywiozłam sobie ze sklepu kartonów. Zabrałam wszystkie, jakie były możliwe. No i teraz tutaj tak myślę dawać te kartony, żeby one mi zatrzymały wilgoć. Na to dam dużą ilość liści. Będzie trochę zabawy z tym. Myślałam, że to pójdzie szybko, a to kurczę, trochę mi tutaj zajmie czasu, zanim ja je porozkładam. Kartony już rozłożyłam, przywiozłam ich dosyć dużo. Wydawało mi się, że wystarczy mi i jeszcze się śmiałam do Edka, że przywiozłam za dużo i trzeba będzie część wywieźć tam z powrotem do domu i spalić albo wynieść do śmietnika. A tu się okazuje, że starczyło mi tylko na trzy grządki. Tu mi brakło. Będę musiała jeszcze do sklepu powiedzieć, żeby mi tam te kartony poodkładali. No i za kilka dni, jak nazbieram kartonów, będę robić te grządki. Teraz na te kartony daję tutaj liście. Liści mi nie brakuje, mam cały wózek, bo dzisiaj była moja kolej sprzątania kościoła, także nagrabiliśmy cały kopiasty wózek. No i tutaj są liście dębowe, z kasztana i z lipy. No wiadomo, że najlepsze są liście dębowe, ale generalnie one wszystkie dadzą tutaj próchnicę. Witam dnia drugiego. Dzisiaj przywiozłam sobie kartony, bo tak jak mówiłam, tutaj brakło mi na te dwie grządki. No i kartony już mam rozłożone. Dałam ich dosyć grubo.
po to, aby one mi wytworzyły taką fajną warstwę, żeby ta wilgoć mi nie utrzymywała, one będą fajnie wilgoć zatrzymywać. No i teraz na to, tak jak tutaj, tak samo daję liście, równiutko z grządkami, z tym, że ja ich tutaj nie ubijam. One dosiądą mi pod wpływem ziemi, którą tutaj nasypię. No liście też bardzo tutaj wzbogacą mi tą ziemię w próchnicę i też liście są bardzo takim cennym, można powiedzieć, podkładem, kompostem, bo one się przekompostują tutaj w ziemi. No też tutaj jako taką ciekawostkę powiem, bo ktoś powie, o liście i tak dalej, że one tam nie są, nie mają żadnych właściwości. Drzewo, jak rusza do życia z wiosny, ono korzeniami pobiera wszystkie składniki pokarmowe i transportuje je przez pień ku partiom wyższym, do liści, do kwiatów, do owoców. Także później w liściach znajdują się wszystkie składniki, powiedzmy mikroelementy różnego rodzaju. No i drzewo, jak już na zimę obumiera, ono zamyka szparki, przez które dostarczało wodę i składniki pokarmowe do liści, po to, żeby przerwać obieg soków, żeby przejść w taki stan spoczynku, bo inaczej jak ono by cały czas żyło, no to w zimie zostałoby rozsadzone przez mróz, a tak to jest taki naturalny proces, że ono zamyka wszystkie te szparki, no i liść wtedy niedokarmiany usycha, obumiera i opada, a drzewo wchodzi w stan spoczynku. Dosyć wykładu na temat liści. No i teraz tutaj na to mąż tam już właśnie czeka na sypanie ziemi, bo teraz na tą warstwę pójdzie tutaj warstwa ziemi z obornikiem. Ja będę tutaj mieszać, a ty możesz... A, już żeś... akurat nie Uważaj, bo sobie grabisz. To już żeś namieszał, tak? Jak zwykle źle. Nie. Tutaj jest obornik przekompostowany, taki już trzyletni. No i ziemia z pola, dobra ziemia. Przywiózł mi właśnie małżonek. I teraz to mieszamy tutaj. I zasypujemy tam na te skrzynie, na te liście. No i teraz jeżeli na działkach macie, ogrodujecie w skrzyniach, to też tak samo można zrobić. Śmiało to polecam. Na spód dać kartony bądź słomę. Można też dać słomę, żeby ona była takim izolatorem na początku, żeby tu masz to przemieszane, żeby zatrzymywała wodę, liście i później właśnie taką ziemię albo kompostową, albo przemieszaną z obornikiem na wierzch i to bardzo fajnie właśnie się sprawdza. Jeszcze pamiętam ze szkoły, jak chodziłam do szkoły rolniczej, to też tam mieliśmy takie inspekty i mieliśmy praktyki i właśnie te inspekty były wykładane słomą na spód, później były liście w szkole, było bardzo dużo kasztanów i orzechów japońskich. I te liście żeśmy później grabili i do tych inspektów właśnie była kładziona słoma. Na słomę były dawane liście z kasztanów. No i na wiosnę, jak posialiśmy rozsadę kapusty czy selera, to też była i plantacja kasztanów. Także tutaj też u mnie poszły kasztany, trafiły się gdzieś tam liście z kasztanów. No i też trafiły się kasztany, także... Na wiosnę tutaj będzie bardzo ładna plantacja kasztanów o dżdżownicę. Bardzo dużo dżdżownic jest w tym oborniku. Przesuń się. Rusz te swoje szanowne cztery. No tutaj będę musiała jeszcze wykręcić siłowniki, bo okna teraz jak się w dzień robi ciepło, to one mi pracują, cały czas się otwierają. No a w zimie tutaj nie jest mi potrzebna na razie regulacja temperatury, żeby mi się wietrzyło, bo no jeszcze nic tutaj w tej szklarni
Nie mam i będę musiała na haczyk zamknąć, bo jak później zapomnę, nie zajdę tutaj z tydzień, a przyjdą wiatry, no to to okno jest ruchome i może mi je wyrwać. Także za chwilkę sobie tutaj siłowniki wykręcę, zamknę na haczyk i okna będą zabezpieczone. Tam jeszcze. Ja zaraz tam pójdę ten. Rozłożę tą ziemię. Nie wiem, może jeszcze tu będzie trzeba wiaderko. Tutaj jeszcze też w środku później już mam taki plan. Mąż mi będzie musiał wykonać. Ta mina mówi wszystko, jest bardzo zadowolony, ale mam taki plan, że no tutaj już się boi na zapas. Dołem będą rosły powiedzmy sałaty, rzodkiewki i takie tam różne warzywa. A tutaj mi zrobi tak jakby taki stojak, taką półkę stojącą na takiej gdzieś wysokości, ja to widzę. No i tu będę miała poustawiane doniczki. A ja wcale tego nie widzę. Będziesz widział, spokojnie, będziesz to widział, bo ty mi to wykonasz. No i tutaj będę właśnie chciała stawiać doniczki z sadzonkami pomidorów, papryki. No a tutaj też na pewno będę robiła sobie sama rozsadę selery i pory. Też będę chciała właśnie w tym roku sama robić. Jakie odmiany, to też to później pokażę już, jak będę siać. Na pewno seler to będzie odmiana Edward. Tak jak małżonek, na cześć małżonka. Ale wiesz, co robi seler na stole? Leży, seleży. Seleży, wiem. Seleży. Także seler na cześć małżonka. Odmiana Edward. No i tutaj teraz zasypię to tyle, tu już wystarczy, ono będzie mi tutaj dosiadać cały czas, bo to liście, to wiadomo, one będą teraz przegniwać, ale to przy wiośnie jeszcze sobie tutaj ziemią kompostową uzupełnimy, bo zaraz mi wypunktuje małżonek, że mówię w liczbie pojedynczej, nie mężu. No to jak ktoś jest od czarnej roboty, no to... A ja jestem niby teraz od białej, tak? Równam to rękoma. Tak. Uważaj, co mówisz, żeby nie zostało wykorzystane przeciwko tobie. No i trzeba będzie jeszcze raz liście przywieźć jedną taczkę, bo będzie za mało. Oj, tego. Obornika braknie, też trzeba zaraz to poprzywozić. Tam są producentki tego cennego nawozu. Tutaj na łące zostały 4. No i między innymi tam jest właśnie Fiona i jej córka Andzia. Ładnie urosła, także będzie na jałóweczkę. Na pewno zostanie w gospodarstwie. Ty daj tutaj jeszcze jedno wiaderko. I tutaj już będzie dosyć na tą grządkę, a tu będziemy musieli jeszcze przywieźć liści i... Lubię ziemię równać rękoma. Nie używam do tego celu żadnych pazurków, grabek. Tu mam pazurki. Uwielbiam się bawić w ziemi. No jak przyjdzie wiosna, to już tutaj będzie moje królestwo. A jeszcze wiaderko. Weź tu do środka i tam wsyp. Będzie ci łatwiej. O, dziękuję za zgodę. Widzisz, jak ja dbam o ciebie? Ja bardzo dbam o ciebie. Podejrzana bardzo. Nie jest podejrzana, słuchaj.
A kto mi będzie ziemię nosił? O. I to już jest kolejna grządka gotowa. Później jeszcze jak ona mi osiądzie, to być może jak nie będzie mrozów, to za miesiąc sobie tutaj jeszcze dorównam albo bliżej wiosny, tak żebym miała już tutaj wczesną wiosną przygotowane do siewów. Też myślę tutaj, żeby jakieś ogrzewanie zrobić. Znaczy ja myślę, a małżonek wykona. No jego mina jest teraz, nie widzicie, ale bezcenna. Jak on się cieszy, no moje pomysły. Prawda, mężu? Tak jest, każdy małżonek wie, co to znaczy żony pomysły. Pomysły żony, tak. Dobra. Wiesz co? Daj jeszcze to wiaderko tutaj i to będzie dość. Nie bez pomysłu w żonę. Tak. Tam sypnij mi, ja ten. Zaraz to zarównam i pójdziemy po drugą partię. O. No prawie dobrze. Jeszcze żebyś mi na tą rurkę nie nasypał. To by było idealnie. Wręcz. Tak, widzisz i nie grzmisz. O. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Także polecam właśnie takie przygotowanie grządek, słoma bądź kartony, które fajnie nam tutaj będą zatrzymywać wilgoć. Liście jako taki materiał kompostowy, to się będzie bardzo fajnie tutaj osiadać, będzie stanowiło bardzo, znaczy stanowiło, wytworzy fajną, dużo, dużo próchnicy. No i ziemia w połączeniu z obornikiem kompostowym sprawi to, że będzie to wszystko żyzne, rośliny będą rosły. No a tutaj, tak jak mówię, będę już teraz sobie uzupełniać resztę albo kompostem, albo też tak jak tutaj ziemią z obornikiem przekompostowanym. To by było na dzisiaj tyle. Będę kończyć. My z mężem jeszcze pójdziemy po drugą turę. Tutaj przywieziemy liści i obornika będziemy mieszać, tak żeby tutaj tą grządkę dokończyć. A nad szóstą to się jeszcze zastanowię, czy ta szósta będzie, czy nie. Na razie mi tutaj nie syp, bo ja muszę tutaj liści. Połóż, postaw to wiaderko tak. O, o, ciężkie. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. W następnym odcinku jeszcze nie wiem, co pokażę. Utnij to.